Cześć, Ewelinko. Witaj, Ewuniu. Dzień dobry. W ten piękny, u mnie troszkę słoneczno zapłakany dzień, bo mam taką przeplataną pogodę, a ty? U mnie słonecznie, tylko spuściłam żaluzję. Okej. Okay. Słuchaj, przyznamy się do tego, że się spotkałyśmy w końcu w realu. Tak, spotkałyśmy się i to było niesamowite spotkanie. W Krakowie. Tak, okazało się, że mamy takie same oczy. Tęczówka. Tak, takie obramowanie tęczówki, ten sam kolor. Niesamowite to było spotkanie. Tak, na potwierdzenie wklejam tu zdjęcie gdzieś obok. Gdzieś. Miałyśmy takie poczucie obie, że dawno, dawno nie widziałyśmy się. Tak, a spotkałyśmy się fizycznie po raz pierwszy, bo tak jak od roku pracujemy razem, to tylko online się znamy. A spotkałyśmy się po raz pierwszy, a jak się spotkałyśmy, to właśnie miałam takie wrażenie, jakbym, nie wiem, jakbym drugą część siebie spotkała. Siostrę, taką bardzo bliską, ukochaną. Ja nawet powiedziałam, w której galaktyce i kiedy ostatnio widziałyśmy się. Tak jakby ta płyta rynku krakowskiego nagle cały wszechświat się otworzył. Tak, to prawda. Niesamowite to było. Niesamowite spotkanie. Tak, i to jest bezcenne. Bezcenne jest to, że można dzięki, że można spotykać i być w kontakcie i spotykać się z ludźmi, którzy czują, myślą podobnie, że to jest takie bardzo, bardzo wzmacniające. I pomyślałam sobie, że tak, że chyba przyszedł taki czas, że trzeba budować, zacząć budować te społeczności, które się nawzajem wspierają, bo wiem też z maili, wiem z rozmów, że bardzo wiele osób właśnie przy tych swoich innych poglądach na rzeczywistość, przy otwarciu na to, co jest niewidzialne, nawet nie mają z kim o tym porozmawiać i czują się po prostu bardzo osamotnieni przez to, więc coś myślę na ten temat, żeby stworzyć jakieś takie miejsce, w którym będziemy się spotykać regularnie. Ale to na razie pomysły. Dzisiaj mamy sesję badawczą. Gotowa? Gotowa. Dobrze. Nie znasz tematu? Oczywiście. Ja sama nie znam tematu. To znaczy mam przygotowane trzy tematy. Nie mogę się zdecydować, więc jak będę robiła tobie wprowadzenie i zwykle jak wprowadzam ciebie, to sama też wchodzę w lekką hipnozę, to wtedy będę wiedziała, który temat jest na dzisiaj najważniejszy. To zaczynamy. Zaczynamy. To dziękuję bardzo. To co? Zamknij oczy. Jak policzę do trzech, połączysz się z polem informacyjnym określenia Nowa Ziemia. Jeden, dwa, trzy. Zobaczyłam od razu rozbłysk, tak, napis Nowa Ziemia i to jest w różnych językach. Jak się tak zbliża do tego, to są różne języki. Zarys, ale tylko łuk ziemski. Ten łuk ziemski, że podstawa tego łuku jest w kolorach globu, ale głównie tam są niebieski. I na górze raczej taka światłość jako powietrze. Taki symbol. To jest symbol jak brand jakiś. Coś takiego. Jak logo. Tak, dokładnie. I bardzo taki częstotliwość taka pozytywna bardzo. Ja bym ujęła ją w ten sposób, że jest to jakaś taka kotwica pozytywu, gdzie każdy człowiek na świecie może się odnieść do tego i od razu mu się polepsza. Po prostu częstotliwość, frekwencję sobie według tego może sobie podwyższyć frekwencję. Z tym, że to coś jest zupełnie tak wysoko, nie? Czyli tak jakby osoba, która chce się w tym zakotwiczyć, po prostu wychodzi ponad i jest ponad tym. I tutaj te słowa takie, które często ludzie mówią, jestem ponad tym.
Jestem ponad tym, widzę wszystko z góry, obiektywizm. Rzeczywiście jest tam dużo tych teorii, ten Eckhart Tolle mi przychodzi też i dużo tych takich mówców wszelakich, którzy oni generalnie jakby z tamtego miejsca, większość z nich z tamtego miejsca daje wykłady, tak jakby sami się przenoszą i są obiektywni, są ponad tym. Takie coś mi się pokazało. A ciekawe było to, że jak się zbliżyłam do tego napisu, to on się zmienił w angielski, ale też może być po chińsku, w różnych językach. Jest w 3D. Tak jak go obserwuję, to jest na różne strony. To jest coś, jakby ktoś właśnie taki, nie wiem, szyld. No, brand marki. W wielu wymiarach, na różne strony, dostępny dla każdego. Jest też pokaz, ale tylko dla istot biologicznych, w sensie żywych, tak? Tak jakby dla zwierząt może być, dla ludzi i ewentualnie dla innych raz, ale też dla nie dla wszystkich. Takie coś mi się pokazuje i ewidentnie jest to zamknięte w takim trójkącie wszystko i dotyczy tylko Ziemi. Tak jakby trójkąt jest nad tym, taką formułą, nie trójkąt, stożek, taką ochroną, ale też nie jest to jakaś bariera. Nie jest to zbudowane na bazie jakiegoś strachu, tylko że raczej, że dotyczy tylko Ziemi i istot żywych. Bardziej tak, żywych albo tych, które miały ciało biologiczne, żywe. Taka i dużo takiej miłości jest w tym stożku, który jakby okrywa całą Ziemię. Coś mi się pokazuje. A dlaczego dotyczy tylko Ziemi? Co przychodzi? Że to człowiek zrobił też. I to dotyczy po prostu... To jest to było zrobione z takiej miłości jakby do istot biologicznych, istot żywych. Takie coś mi się, ale tutaj pokazuje mi się takie słowo wielkie fake. Czyli jakaś informacja taka, którą ja tylko odbieram z tej kreacji. Coś jeszcze? Przyszło mi, że ja po prostu taka jestem, że ja tak rezonuję na takich wibracjach, że odbieram, że dla mnie to jest nie jest niebezpieczne, więc ja nie tutaj nie jestem w stanie odebrać negatywnych informacji. I cały sekret się rozwikłał, dlaczego ja różne rzeczy tak widzę. Tak mi się pokazało. Dla mnie, ja bym się nie dała w to zamknąć, ja bym się nie dała, nie wiem, uwikłać w coś tam. Ja sobie mogę z tego zaczerpnąć coś i jakby odejść stamtąd w ten sposób. Tak powiem. Natomiast teraz mi się pojawiło, że niektórzy ludzie chcą być na tym wyższym poziomie, oni myślą, że to jest to 5D czy 4D, że tam nie kojarzę, ten taki wyższy poziom i oni chcą tam funkcjonować i rzeczywiście bardzo często tam są tam we śnie i są tam, nie wiem, w medytacji czy w jakiejś relaksacji, po prostu się tam unoszą na ten, i znowu to słowo mi się pojawia, jestem ponad tym, jestem wyżej, ponad tym, widzę obiektywnie wszystko. Tylko że tak zobaczyłam coś takiego, że oni będąc tam, oni się tam czasami trochę tak gubią. Nie wiedzą, co mają tam robić za bardzo. Okej. Kto jest twórcą tego brandu? Pojawiła mi się istota humanoidalna, która kiedyś była człowiekiem na Ziemi. Tylko takim gigantem. Coś takiego mi się pojawiło. W jakim celu stworzyła ten brand, tę markę, to logo, ten znak, to określenie?
żeby mieć kontakt z ludźmi, którzy są na Ziemi. W jakim celu? Człowiek, który żyje na Ziemi, unosi się tam na tą kopułę jakby, nie wiem, na ten łuk, tak? I przenosi cząstkę żywotności ziemskiej, bezpośrednie doświadczenia zetknięcia się z ziemią i życia. To tak jakby ta istota tęskni za życiem na ziemi, a obecnie nie może się wcielać tutaj. To się pojawia. I w jakim celu ta cząstka? To jest ingerencja mi się pojawia i ona ingeruje w ten sposób. I co się dzieje, a co się dzieje z tą cząstką ziemską, która się tam pojawia? Wiesz co, to jest energia doświadczenia. I co się dzieje z tą energią? On połyka to. On połyka to poprzez właśnie to, ten stożek. Od tamtych ludzi. Oni czasami to uznają za oczyszczenie. To jest taka, ten stożek tworzy formułę takiego wysysania energii po prostu tam. I oni uważają, że jeżeli są w tej medytacji, dajmy na to, i doznają takiego takiego oczyszczenia, tak? To czasami się czują wypluci i zmęczeni. Jak schodzą z powrotem. Okej. I odbierają to, że zostali oczyszczeni, tak? A w rzeczywistości oddają energię swoją. Dlatego tak się czują. To jest taka silna energia życia, biologii. Nie wiem, czujesz, że żyjesz, tak? Energia też takiego słońca, relacji ludzkich też. Wszystko to, za czym ta istota tęskni. Takie coś mi się pojawia. W związku z czym osoba, która idzie tam na takie oczyszczenie, tak? Bo nie rzeczywiście jest jakaś, w ogóle to jest jakaś metoda ogólnie, mi się pojawia, że w medytacji po prostu znajdujesz się w jakimś miejscu, oczyszczasz się i później to metabolizujesz jakoś, w jakiś sposób, nie? Ale ja to widzę tak, że to ciało biologiczne i ta osoba musi się z powrotem zharmonizować. Naładować energią z powrotem. Ja to tak obserwuję. Okej, dobrze. A jak już człowiek zacznie oddawać energię tej koncepcji, temu określeniu Nowa Ziemia, zobacz, poszukaj jakiegoś człowieka i zobacz, czy po śmierci ten proces jest nadal kontynuowany, czy jest przerywany w momencie śmierci. Tak. Tak, na którą część mojej wypowiedzi? Jest kontynuowany, ponieważ ta medytacja, czy nie wiem, czy ten sposób pracy jest powtarzany w ciągu całego życia i to tworzy rodzaj takiej kotwicy i po śmierci ta osoba też tam idzie. I później już się wciela, widzę, on się, ta istota się pojawia jako Bóg, ktoś taki wyższy, czy nie wiem jak to nazwać, może inaczej, siła wyższa, tak? I się zgadza wcielać z powrotem. To są takie bardzo, bardzo lekkie wcielenia. Później ja to co tak obserwuję, nie? Dlatego, że oni są pomiędzy niebem a ziemią, takie hasło mi się pojawiło. W jakim sensie lekkie wcielenia? Oni się nie angażują za bardzo, bo czują, są bardzo świadomi tego, że oni są w dwóch wymiarach, żyją. Coś takiego. Dobrze. A czy realizują swoją ewolucję? Pojawiło się, że nie. Okej. A z punktu widzenia człowieka, który proces jest bardziej korzystny? Co przychodzi? Ale którego człowieka? Człowieka. Człowieka istoty ludzkiej, która istnieje w ciele fizycznym. Czy mi się pojawia taki obraz, że człowiek schodzi na doświadczenie, które trwa mniej niż sekundę na Ziemię.
i jest bardzo mocno tu i teraz w swoim ciele biologicznym. Angażuje się taka przygoda po prostu, takie doświadczenie i po prostu opuszcza ziemię. Takie coś zobaczyłam. Cykl, przeżyć taki jeden cykl życiowy, taki, ale on, ta osoba jest bardzo mocno taka tu i teraz osadzona. Kontynuacja jakby w tej kreacji życia jest kołem inkarnacyjnym, niekończącym się. To jest takie współuzależnienie mi się pojawia tejże istoty z tymi ludźmi, nie? Taka i dużo tej miłości takiej jest tam, nie? Miłość do źródła, miłość do Boga, miłość... Chociaż widzę właśnie takie stopklatki mi się pojawiają, że czasami ci ludzie będąc tam na tym łuku są tacy pogubieni, za bardzo nie wiedzą, co mają robić, a czasami ludzie w którymś tam wcieleniu, będąc na ziemi, są zmęczeni. Chodzi o to, że to, co oni tam doświadczają na górze, a to, co doświadczają na ziemi, jest w takim wielkim dysonansie. Dlatego, że jakby życie biologiczne w ciele ludzkim jest spełnione w zaangażowaniu 100% i w byciu w tu i teraz 100%, tak? Chodzi o ten taki fokus, co ja chcę zrobić i robię. Coś takiego, nie? A jeżeli on jest i tu, i tam, i bardziej chciałby być tam, no to tutaj jest takie zmęczenie zasadniczo. I to też dotyczy tego, że on ma tam wyciąganą energię. Bo jest, jest takim kimś, kto pracuje jako taki biolog, który zbiera próbki energii ziemskiej, energii życiowej, idzie tam i oddaje. I później z powrotem. Oddaje, przy czym nie ma z tego żadnych korzyści, czy ma z tego jakieś korzyści? Pojawia mi się hasło miłość Boga. Okej, miłość Boga. Działanie w imię wyższej idei. No tak. I tego typu hasła. No mamy własne zdanie na ten temat, ale sesje badawcze są po to, żeby weryfikować własne zdanie i poszukiwać odpowiedzi na pytania, które może wydają się oczywiste. Znaczy mi się pojawiały te hasła. To hasła się pojawiały. Okej. A kiedy została stworzona koncepcja nowej Ziemi? Co przychodzi? Pojawiło się 100 lat temu, a później 180 się pojawiło. Takie zaczyn był 180 lat temu. Jest to część nurtu ezoterycznego, który powstawał już 180 lat temu. Taka odnoga nurtu. Okej. Poprzez channelingi wysyłane. Dobrze. O koncepcji nowej Ziemi pisał Eckhart Tolle, o którym wspomniałaś już wcześniej. O, no to nie wiedziałam. Tak. Bo ja nie mogłam przełknąć jego książek. Mnie odrzucało. Pytanie dlaczego? Co przychodzi? Dlaczego mnie odrzucało? Nie. Pytanie, dlaczego on pisał o nowej Ziemi? On jest też też jest związany z tą koncepcją, z tą kreacją i on channeling wykonuje, pisząc książki. Aha. Czyli jest wzmocnieniem nurtu, który powstawał właśnie jako początki, jakby rodzenie się tego, to było 180 lat temu, spisane było 100 lat temu, jakby odnoga nurtu była spisana 100 lat temu i teraz zaraz na jakiś czas ta istota sobie wybiera osoby do channelingu. On w swoich książkach, ja nie czytałam wielu, a coś tam przeczytałam, on w swoich książkach pisze sporo o byciu tu i teraz. Dlaczego? Jak to jest powiązane? Taki dualizm mi się pojawia tutaj bardzo mocny.
większość ludzi, którzy czytają jego książki, rozumieją to zdanie konkretne w ten sposób, że tu i teraz, czyli tam. Czyli tam, czyli w oderwaniu od rzeczywistości, od prawdziwego życia, tak? Mi się tak coś czy nie? Takiego, tak, tak. Mi się pojawia osoba, która siedzi i to akurat przyjaciel mi opowiadał, że on siedział w parku i był już w tym stanie, w tej nowej ziemi, tak? Znaczy w tej kreacji swojej. I on był w stanie medytacyjnym. I to jest takie bycie tu i teraz. On niby jest, ale jest taki szczęśliwy. Taki rozanielony. Coś takiego. Taki poza jakimiś schematami. Trochę oddzielony od nurtu życia. Od nurtu jakiegoś takiego, w którym żyjemy, praca zawodowa, czy rodzina i tak dalej. Związki, przerabianie problemów różnych. On po prostu siedział i był taki rozanielony i patrzył na ptaki. I ludzie po prostu chcieli być też w takim stanie, czyli być niby tu i teraz, ale jednocześnie w jakimś takim wyższym stanie, tak? Ale rzeczywiście, ja widzę, że to jest stan medytacyjny, po prostu. Medytacyjny, to jest złe ujęcie, to jest stan transu. W tej kreacji. To jest stan transu bycia w tej kreacji, tak czy nie? Tak, tak. Jestem ponad tym, i znowu te same słowa, jestem ponad tym. To, co niektórzy tak mówią. Jestem ponad tym, widzę wszystko z góry obiektywnie. O Nowej Ziemi pisała również Dolores Cannon. Dlaczego? Mi się pojawia, dlaczego pisała, bo ona kilka nurtów ujęła w swoich książkach. Takie coś mi się pojawia. Kilka różnych nurtów. Okay. Dlaczego o tym pisała? Bo dlaczego? Pojawiło się to w sesjach. Jej. A, okej. Ale ja mam, bo dostałam jedną książkę, ale w końcu jej jakby nie przeczytałam całej, tylko czasami ją tak otwierałam, chyba w dwóch czy trzech miejscach, więc nie wiem, jakie są jej książki tak naprawdę. Wiem tylko, że ona opisuje sesję, ale mi bardzo lekko, już chyba drugi raz pytasz o Dolores Cannon w sesji, mi bardzo lekko to wychodzi. Ona nigdy jakby nie chciała przekazywać, że coś jest białe, a coś jest czarne. Tylko raczej przedstawiała, że tu jest taka droga, tu jest tamto. Tak ja ją czuję, bynajmniej ja ją tak czuję. Okej, dobrze. A poszukaj proszę Dolores Cannon w tej chwili, jak policzę do trzech. 1, 2, 3. Pojawiła się linia kobieca. Jakby Dolores jest taką chmurką bardziej. Chmurą informacji. I jest jeszcze jedna kobieta i później jest jeszcze jedna młodsza kobieta. I wszystkie coś piszą albo wykładają. Czy ta młodsza kobieta to jej córka, tak czy nie? Ta pierwsza kobieta żywa to jest jej córka, a ta druga to jest też ktoś z rodziny. Ale też kobieta i też pisze. Okej, dobrze. Czy Dolores jest wcielona? Nie. Ale częściowo potrafi kanalizować te kobiety. Aha, okej. A ściągnij proszę informację, czym się teraz zajmuje Dolores Cannon, skoro nie jest wcielona. Taka błogość mi w tej chmurce przyszła. Czy możemy skontaktować się z jej świadomością w tej chwili? Przyszło, że tak. To pięknie, dziękujemy bardzo. Zapytaj ją, czy może powiedzieć, co się działo po jej śmierci. Mówisz, że to był trudny czas dla niej. Dlaczego? Dlatego, że jej świadomość czuła się, jakby była defragmentowana
jacyś jej uczniowie i nie wiem, ludzie, którzy ją znali, chcieli ściągnąć jakąś bazę, jakiś plik informacyjny z przestrzeni, z jej przestrzeni i przejąć kontrolę nad nurtem. I wtedy musiały zrobić oczyszczenie z córką i jeszcze ktoś tam był. Żeby nie była tak nękana. Bo ona od momentu śmierci ona była nękana zwyczajnie, tak? Przez niektórych ludzi. Przez istoty ludzkie. Tak, oni chcieli przejąć, nie wiem, chodzi o ten nurt, który teraz ja zobaczyłam, taki czysty i bezpośredni. Nurt kobiecy, wszystko jest jasne i czyste. Jakby. A tutaj było dużo, zwłaszcza mężczyzn, jakieś takie praktyki magiczne wręcz, próbowali się z nią kontaktować, channelować i tak dalej. I ona się czuła właśnie taka defragmentowana w jakiś sposób, zaraz po śmierci dosłownie. Jest jedno pytanie, które bardzo mnie nurtuje, dlatego że ona w swoich książkach dużo pisała o obcych, ale zawsze w pozytywnej świetle. Zapytaj ją, czy dzisiaj by coś zmieniła. Ona mówi tak. Od razu powiedziała, że tak. Tylko, że jej podejście jest bardziej takie pacyfistyczne i ona wskazuje, że to nie obcy atakują, tylko jakby podobne przyciąga podobne. Że źródło, przyczyna problemu jest zawsze gdzieś tam w środku. W związku z czym, jeżeli ktoś chciał być zaingerowany, bo potrzebował tego, to nie można powiedzieć, że ktoś im atakował. Ona ma bardzo takie... Strasznie dużo miłości, takiej, ale takiej miłości nie narzucającej się, tylko takiej typu harmonia kosmosu, coś takiego, nie? Niech sobie tam będą, niech sobie żyją. Ona nie chce ich atakować, ona nie chce z nimi walczyć, ona... W takim kontekście, tak jakby chciała spacyfikować złodzieja, który wszedł do domu. I tak usiąść, no co to potrzebujesz? A po co tu przyszedłeś? I jakby obedrzeć go z różnych chęci wykorzystania czy okazania agresji, tak? I to jest taka to nawet nie można nazwać miłością, tylko akceptacja bardziej. Taka wibracja pełni. Ona tak wibruje taką pełnią i taką akceptacją. Bardziej coś takiego. Zapytaj ją, czy gdyby pisała swoje książki dzisiaj, gdyby wróciła na ziemię i gdyby pisała znowu swoje książki, czy przedstawiłaby obcych dokładnie tak samo, jak to zrobiła? Nie. Ale tutaj znowu mi się pojawia, że większość rzeczy, które ona opisywała w książkach, to były opisy sesji. Nawet jeżeli pisała to w formie prozy, tak? Nie wiem, nie znam tych książek. To było i tak to, co jakby widziała podczas pracy. Tak. Zapytaj ją, czy zamierza się wcielić? Pojawiło się, że tak. A kiedy? Czy wie już kiedy? Tutaj ona mówi o koncepcji nowej ziemi, ale takiej zupełnie coś innego. I mnie tu wróciło to 180 lat temu, do tych początków tego nurtu. Okej, fajnie. Tak czułam, że coś tutaj jest na rzeczy. Kontynuuj, co przychodzi dalej. I pojawiła mi się już trzeci raz Helena Błowacka i ona była pierwszą osobą, która o tym nurcie w ogóle wspomniała. I jakby z jej opisów, jej książek powstał tenże nurt i później ta kreacja. Chodzi o oczyszczenie ziemi. Ziemia jest w fazie oczyszczenia. Wulkany, powodzie, anomalia.
Wojny też, ale bardziej chodzi o kataklizmy naturalne. Okej. Ponieważ kataklizmy naturalne są bardziej taką naturalną formą oczyszczenia się jakiegoś rejonu Ziemi z czegoś, czyli z działań ludzkich, tak? Które są jakieś takie niekompatybilne z Ziemią? Okej. I że tego będzie dużo? I później Ziemia, jakby widzę, się okrywa taką falą dobroci. W takim kontekście, że fala ludzka będzie w większości, około 80%, emitować falę dobroci, nie? A jak długo potrwa ten okres oczyszczania? Pojawia mi się, że 80 lat minimum. To przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Okay. Dość dużo powodzi. Taka razem z jakąś taką lawą gorącą, czy deszczem gorącą, czy to huragan gorąca, nie wiem, co chodzi tutaj. Wszystko naraz mi to się pojawiło, jakby taka fala. Czy to są te flary słoneczne, to co przychodzi, to gorąco? Tak czy pojawiło nie? się, że tak, tak. Dobrze. Zapytaj Dolores jeszcze, czy gdyby ponownie zaczynała i prowadziła hipnozy regresyjne, czy coś by zmodyfikowała w swojej metodzie? Ona mówi, że tak. A co by zmodyfikowała? Pojawiło się, że otworzyłaby ogromny instytut. Ponieważ on i tu normalnie fizyczny taki budynek mi się pojawił, gdzie są sympozja, gdzie są wielki, wielki instytut. W jakim celu? Synergia energii ludzkich, działania. Badawcze, taka instytut badawczy wręcz, czyli rozwój w ogóle nauki o hipnozie. Nie wiem, nie znam też jej życia, ale pojawia mi się, że ona by bardziej tak rozszerzyła to i zebrała taki wielki zespół współpracowników. Media mi się pojawiają, że bardziej w media by poszła też. Jakieś konsultacje, wręcz konsultacje z konsultacjami medycznymi, jakieś działy, ojej, dużo tego. Później badanie, takie fal EEG i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo tego mi się pojawia tutaj, żeby rozszerzyła na wszelkie formy jakichś badań, żeby potwierdzać naukowo. O, coś takiego mi się pojawia tutaj. Oddział mi się pojawia też medyczny, z chorymi ludźmi nawet też. Wszystko katalogowane, spisywane, czy pomaga, czy nie pomaga. Wszystko, wszystko. Jaka forma tej hipnozy jest stosowana. Czyli wszystko tak ujawnić pod kątem naukowym, medycznym również. Sprawdzać. Czy to jest coś, co zamierza zrobić, kiedy się ponownie tak. wcieli? Pojawia się, że tak. I pojawia się, że ta córka i ta młodsza, druga kobieta. Nie wiem, jakaś też z rodziny mi się pojawia. Bo jakby ten nurt został bardzo mocno oczyszczony, żeby już nikt jej nie skubał. Bo tak mi się pojawia, że ona była normalnie wręcz atakowana przez ludzi, których znała. Tak jakby ją skubali, gryźli. Więc one już też to wiedzą i one się pomalutko jakby przygotowują też do tego. Dobrze. A jeszcze chciałabym pogłębić pytanie i odpowiedź szukać. Dlaczego nie napisała bo przedstawiła obcych tylko i wyłącznie w pozytywnym świetle. Dlaczego nie napisała o tym drugim aspekcie ingerencji? Dlaczego to jest w ogóle nieobecne w jej metodzie? Pojawia mi się grupa docelowa
do których była skierowana książki, do których były kierowane książki. Grupa docelowa była taka, a nie inna i to był taki, a nie inny efekt terapeutyczny dla nich. Okej, okay, rozumiem. Takie były czasy, na to byli gotowi. Jakoś tak, tylko ta grupa mi się pojawi. Nie wiem, czy to czasy. Po prostu ta grupa w ten sposób. W sensie, że polubownie możesz załatwić coś na zasadzie jakiejś mediacji, poznać jakby tego ingerenta, zobaczyć, co się dzieje. Tak, opanować go trochę i w ten sposób. Tak, tylko że w jej metodzie nie występują żadni ingerenci. Tam nie ma miejsca na badanie tego. Aha. Dlaczego? Dlaczego nie ma miejsca na badanie? Nic mi się nie pojawia tutaj w ogóle. Tylko coś na zasadzie tego złodzieja. Poznać go. I tyle. W ten sposób. I poczekać, aż sam odejdzie. Takie coś się pojawia. Aha. Okej. Okay. A w jaki sposób jej metoda przyczynia się do tego, że złodziej sam odchodzi? Wibracją pełni i akceptacji. Bo w momencie, kiedy osoba się nauczy być pełna siebie i akceptująca, tak, jakby ingerent nie ma co robić. No to prawda. Ale nic nie napisała w swoich książkach na ten temat. Czy gdyby dzisiaj pisała książki, wspomniałaby o tym? Tak czy on nie? Mówi, że nie. Nie? Dlaczego? Mówi, że ona zna metodę nurtu, w którym my pracujemy, ale ona widzi to wszystko w ten sposób, że ludzie raczej produkują awersję, nienawiść, złość. Okej. A w kosmosie jest miejsce dla wszystkiego i wszystkich. Wszystko ma swój boski porządek i wszystko ma swoje miejsce. I jak osoba się będzie czuła pełna i akceptująca, ta energia, ten poziom wibracji, no to jej to nie będzie przeszkadzało, że coś tam se lata w sumie. Tak mi się pojawia takie coś. Okej. Okay. Tutaj mi się też pojawia, że ona na pewnym etapie przynajmniej pisania tych książek sama sobie to układała w głowie. Co to jest, z czym to się je, jak to można traktować. Ale cały czas mi się pojawia, że jej podejście było to takie pełne siebie i akceptujące. Okej, okay. To mam na jeszcze pewnym etapie. Etapie też się zastanawia, czy istoty, z którymi ona w ogóle rozmawia poprzez klienta, czy to nie jest część tej osoby czasami, tak? Jakaś część, jakiś cień, tak? Tak, no czasem myślę, że to tak może być. Więc dużo takiej obserwacji tam było, jak ona to pisała. Taki no, badawczy taki umysł bardzo. Takie coś widzę. Okay. Czy ja dobrze zrozumiałam, że ta metoda, którą my pracujemy, produkuje nienawiść? Duża ilość osób odbiera metodę w ten sposób, że produkują w sobie, w sercu awersję, nienawiść. No tak, bo to jest złość. Niezrozumienie sytuacji. Niezrozumienie sytuacji. Ja się z tym absolutnie zgadzam i dlatego też prowadzę swoje sesje w taki, a nie inny sposób. I tu mi się jeszcze coś takiego pojawiło, że ona właśnie widziała, że
ona odbierała, jeżeli ktoś czuje awersję, nienawiść i złość i to jest na poziomie serca, to znaczy, że część siebie ja nie akceptuję. Że na siebie tak naprawdę jestem, no lustro, tak? Tak. Ona bardziej w ten sposób pracowała. I dlatego nie szła w tą stronę, aby konfrontować się tak mocno, tak, z obcą istotą. Ona też bardzo mocno czuła, że te istoty tak naprawdę się boją ludzi. Ona to od razu praktycznie czuła. A jeżeli ktoś się boi, znaczy, że jest słabszy. I trochę tak chciała zarzucić tą swoją miłością tej istoty też, żeby się po prostu przekonały, że tak naprawdę istota ludzka wcale nie chce nikomu robić krzywdy. Więc jeżeli ona nie chce nikomu robić krzywdy, to możemy żyć na cudownej, pięknej ziemi, w harmonii i wcale nikt nie będzie się nawet zbliżał do nas. O coś takiego mi tutaj przychodzi. I znowu ta analogia do tego złodzieja mi przyszła. Jakby przyjęcie złodzieja i z takim spokojem. I kiedy nasz poziom energii jest taki bardzo, bardzo wysoki, jest dużo akceptacji, takiej pełni, to ten złodziej nagle tak mięknie, tak? Jeszcze jak się go zapytamy, czego potrzebuje właściwie, no to już w ogóle wymięka, tak? Dobrze. Dobrze. To podziękuj, Dolores, za rozmowę. Bardzo dziękujemy za wszystkie informacje, których nam udzieliła. Dolores Cannon. Wspaniała. Wspaniała istota. Pytania jeszcze o koncepcję nowej Ziemi. Będę po kolei wymieniała różne słowa i określenia, a ty powiesz mi, jakie informacje się pojawiają w kontekście koncepcji nowej Ziemi. Oczyszczanie ciała. Pojawiły się tak. Można wykonać oczyszczanie ciała. Tak, ale czy to jest, czy kwestia takiego popularyzacji, oczyszczania, detoksu i tak dalej, czy to jest powiązane z koncepcją nowej Ziemi, tak czy nie? Tak. Okej. Bo jest to bardzo jakby intensywnie obecne, coraz bardziej obecne w naszym życiu. Dobra. Wegetarianizm. Tak, jest dużo takich tytułów, takich nagłówków mi się pojawia, tak? No właśnie, żeby chodzi mi o to, czy do nowej ziemi, to musisz być oczyszczona. Tak, właśnie mi chodzi o to, czy te nagłówki, które teraz będę wymieniać, te określenia, to są te nagłówki. Czy to są nagłówki, które prowadzą do nowej Ziemi? Czy są powiązane z koncepcją nowej Ziemi, taką, o której rozmawiałyśmy już, co odkryłyśmy na początku sesji, tak? To mi chodzi. Z tym, że mi teraz, jak to powiedziałaś, to mi się pojawiło, że jest te nurty, tak? Niekoniecznie muszą być z tą kreacją połączone, ale z nurtem gdzieś u podstaw, czyli 180 lat temu, tak? Też może być, tak? Że to oczyszczanie to mi się wszędzie pojawia tutaj. Może być też w tej kreacji, a może być... Znaczy tak, ja to tak ujmę. Jeżeli ktoś się interesuje jakimś nurtem i dużo czyta i szpera i nagle dojdzie, że ten, o tym nurcie tam ktoś pisał bardzo dawno temu, to jakby nie ma połączenia z tą kreacją i z tą istotą. Zupełnie. Natomiast jeżeli już jest w tej kreacji z tą istotą,
to wszystko, co będzie robił, w zasadzie jest połączone z tą koncepcją. Mhm. Okej. A to, co mówiłyśmy u Dolores Cannon, to na raczej jest nowa era, ja bym to tak ujęła. Nowa epoka już. Niż nowa ziemia, dlatego że tak jak pójdę na linię czasu, to one nie są wcale gdzieś te kobiety gdzieś wysoko, tylko na ziemi. Centralnie na ziemi, bardzo logicznie wszystko organizują, ten instytut i tak dalej. Czyli bardziej nowa era niż koncepcja nowej ziemi stworzona przez tego humanoida? Tak to mam rozumieć? Tak, tak. No, tam mi się pojawia, że to jest ingerencja po prostu. Owszem, jest to taka... Jest tam dużo miłości, jest tam dużo takiej wzniosłości i tak dalej, ale częściowo można to porównać do tej ingerencji aniołów. No tak, 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 tak. Z tym, że u podstaw tejże istoty, która to skonstruowała, jest rzeczywiście tęsknota za ziemią. Ja bym to tak ujęła. Ja to tak widzę bynajmniej. No tak. No tak. Ale kończy się tak samo. Kończy się tak samo, bo oni ciągle w cyklu inkarnacyjnym inkarnują, tak? No to jest propozycja dla ludzi, którzy chcą żyć w odseparowaniu od życia, od nurtu życia. Chcą żyć poza życiem, tak? Tak. A informacje, które my zbieramy, są dla ludzi, którzy poszukują wiedzy, informacji, dla których informacja o tym, że określenie nowa ziemia, koncepcja nowa ziemia, rozumiana tak, jak zostało to opisane wcześniej, w czasie tej sesji, jest pułapką i dla których ta informacja jest ważna w danym momencie ich ewolucji. Bo wiele osób odrzuci oczywiście to, że koncepcja nowej ziemi jest pułapką i to tak jak z religią. Dokładnie to samo. Można być fanatykiem religijnym, można być fanatykiem nowej ziemi, można być fanatykiem różnych koncepcji ezoterycznych i naprawdę nie ma różnicy, czy ktoś jest fanatykiem religijnym, czy jest fanatykiem jakiejś koncepcji ezoterycznej. Kolejne określenie. Wegetarianizm, czyli jedzenie roślin. Też mi się pojawia to rozsypane trochę w tej koncepcji, w tej kreacji, trochę w tych nurtach różnych, tak? Tak. Weganizm? Też to samo. No i kluczowe, jedzenie bądź niejedzenie mięsa. Czy to jest powiązane z koncepcją nowej ziemi, tą, którą odkryłyśmy dzisiaj? Też może być połączone, ale to jest dużo szersze już. To już nawet nie jest w tych nurtach tylko w ogóle na całej Ziemi. Aha. Czyli można, ale nie być połączony z tym kreacją, ale niekoniecznie. Okej. Okay. A tak zwane... Ja bym to ujęła w ten sposób, że jeżeli ktoś sobie myśli o pięknej nowej Ziemi, ale jednocześnie mentalnie, podświadomie jest tu i teraz, na Ziemi, to jest zupełnie co innego niż to, co opisałam. Bo tam dochodzi do takiego transferu świadomości do góry. I ciało jest puste. Coś takiego jest. Tak, z tym, że to ta pustka ciała, nie wiem dlaczego, ale intuicyjnie mi się wiąże właśnie z takim... obsesyjnym oczyszczaniem ciała, bo to jest takie bycie poza ciałem, poza życiem. Tak, tak? Dużo. Czyli oczyszczanie ciała, taki skrajny, nie wiem, weganizm, wegetarianizm, skrajny pogląd o niejedzeniu mięsa, tak? O tym, że seks jest trudny. Jak najbardziej. Dużo ludzi tam jest w tej kreacji, jak najbardziej. Tak? Ale też nie wszyscy.
Tak, nie, że nie wszyscy, tak. Jakby kluczem jest to, że ja się oczyszczam, ale cały czas jestem tu i teraz, tak? A nie transferuję się gdzieś nie wiadomo gdzie. A, okej. Znaczy, kluczem do czego to jest? Bo zgubiłam się. Różnica pomiędzy tymi ludźmi, którzy jakby się oczyszczają i nie jedzą mięsa, a są na ziemi, a różnica a między tym, że się jednocześnie transferują tam do tej kreacji i dają się wysysać. To jest taka subtelna różnica, ale bardzo kluczowa. Okay. Bo niby robią to samo, ale bardzo, bardziej w odbiorze tacy ludzie są bardziej spójni. To jest moje ulubione słowo ostatnio, spójni. Oni wiedzą, co robią, ale są tu i teraz. Coś takiego. Okej, okay, dobrze. No dobrze. To w zasadzie są wszystkie pytania, jakie miałam na dzisiejszą sesję. Także bardzo dziękuję za piękną pracę. Bardzo. Bardzo interesujące informacje i bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca naszej sesji badawczej. Dziękuję bardzo. Będę Cię wyprowadzać, Ewelinko.